Witajcie, na samym początku vloga chcę Wam powiedzieć, że będzie to vlog z 3 dni. Dziękuję Wam za oglądanie, za cierpliwość, jaką wykazujecie w oglądaniu moich filmików i vlogów i za Wasze komentarze i za to, że jesteście kochani i jesteście cudowni. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania mojego vloga. Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj jest czwartek, 11 kwietnia. Pogoda jest taka sobie, jest ciepło, ale jest zamglone. Ja dzisiaj robię na obiad zupę, krem z porów. I tak, mam tutaj pokrojone ziemniaki, oblane pokrojone ziemniaki. Tutaj mam marchewkę, pietruszkę, a tutaj mam pory. To wszystko wkładam do garnka. Tu jest jeszcze trochę marchewki, w tym teraz daję pietruszkę i daję pory pokrojone i będę to wszystko podsmażać. Postawiłam to wszystko, teraz podsmażę. Zupa jest gotowa, krem. Tak to wygląda. Do tego zrobię jeszcze grzanki. Zapiekę w piekarniku po prostu kromki chleba z posypane tostkiem. Tutaj mam przygotowane ciasto na kluski. Nie wiem, jak się one nazywają, ale takie kluski ziemniaczane. Są starte ziemniaki surowe i do tego się dają ziemniaki ugotowane, jajko i mąki i będę wyrabiać kuleczki. Wiecie co? Robię placki ziemniaczane. Miały być kluski ziemniaczane, ale coś mi nie pykło i zrobię placki ziemniaczane. Tu się już smażą dwa. Ogień podkręcić. Trudno. Nie zawsze wychodzi to, co się chce. A zwłaszcza nowa potrawa i tak to się kończy. Powiem Wam, że z tego ciasta placki wyszły idealne. Tak to jest, jak się eksperymenty prowadzi, to wychodzi na stare danie z powrotem. Napiszcie, czy Wy też tak macie, że Wam się czasem coś nie udaje, czy tylko ja jestem takim pechowcem. Wam, co kupiłam sobie w Pepco dzisiaj. Za całe 80 zł. Więc tak, kupiłam sobie taką bluzkę z krótkim rękawkiem. Tutaj mam bluziczki. Bluzka kosztowała 25 zł. Druga bluzka, taka zwykła, najzwyklejsza, też ma takie guziczki i kosztowała 17 zł. Kupiłam sobie też te leginsy, zwykłe leginsy czarne za 15 zł. I jeszcze jedną bluzkę, ona kosztowała 15 zł, przeceniona z 30, połowę. To co ma jest na lewą stronę, zaraz Wam pokażę. O, taka, najzwyklejsza.
I to wszystkie zakupy z Pepa. Zrobiłam też małe zakupy w Rossmanie. Kupiłam sobie dwie maseczki kolagenowe. Już je używałam. Naciągają cerę i nawilżają. Farbę do włosów, bo muszę się zafarbować. Chcę osać mahoniowy brąz. I kupiłam żel do kąpieli z Isany. Jest bardzo dobry, nawilża dobrze skórę. I to wszystkie zakupy. Tak, ciąg dalszy zakupów z Rossmana. Kupiłam jeszcze płyny do makijażu oczu dwufazowe. Kupiłam również krem do twarzy przeciwzmarszczkowy. Ujędnia i dodaje blasku skórze, cera dojrzała i również wrażliwa jest oczywiście 50+. Nie wiem, bo pierwszy raz będę mieć stosować. Zobaczymy, co to jest. Bogaty, drogocenny dla skóry lipidy krem. Coś mi tu nie pyka. Krem kompleksowo dba o skórę dojrzałą, zapewniając optymalne nawilżenie i piękny wygląd przez skórę przez cały dzień oraz głęboką regenerację i odżywianie w nocy. Krem wzmacnia naturalną barierę wodno-lipidową skóry, dzięki czemu skutecznie poprawia jej jakość i kondycję, minimalizuje negatywne skutki starzenia, liftinguje, wygładza, przywraca jędrość i jedwabistą gładkość. Będę miała cerę, że ho, ho. To jest krem z bielendy. Kupiłam jeszcze krem wygładzający, krem żel pod oczy i na powieki. I zobaczymy, cóż to za cudo. Czy to, co to da? Zaraz, bo tu tak nie bardzo. Witamina A, 1B, 1B, 2 i C. I kwasy jakie? O, ciężko zobaczyć. Bez okularów. Chyba trzeba będzie okulary sobie zrobić. Co tu mamy? Resveratrol zapewnia naturalną ochronę i silne działanie antyoksydacyjne, opóźniając procesy starzenia. 100% hydrolat winogronowy, coś tam, ekstrakt z pestek winogron z regionu Szampanii. Także widzicie, cuda mianki. Spróbujemy, jeszcze takiego kremu nie miałam, zobaczymy. No i to by były wszystkie już zakupy dzisiaj. Jest krem. I żel do makijażu. Oprócz tamtych zakupów jeszcze dokupiłam później. Byłam na poczcie, więc dokupiłam jeszcze w Rossmanie. No to w takim razie jeszcze jutro się zobaczymy. Dzisiaj jest piątek. W sobotę mam jeszcze upiec ciasto i filmik wam puszczę w sobotę po południu. To jest taka mała pierdółka, ten krem pod oczy i na powieki. Ile go tu jest? 15 ml z dozownikiem. No, zobaczymy z Lilena. A tu jest krem, słoiczek taki. Jego jest też nie wiadomo ile, 50 ml. Także na chwilę wystarczy, jeszcze jeden ma, więc kupiłam sobie na zapas teraz. To jest, zobaczymy. Z bielendy jeszcze nie miałam, z Lirena miałam, a z bielendy jeszcze nie miałam. Więc to są takie cudeńka małe.
I to wszystko. Przeciąg zakupów, kupiłam kawę kilogram do mielenia, kokosy, bo będę robić ciasto, dwa budynie i dwie kawy cappuccino do ciasta. To są całe zakupy. Jest godzina 7, a my jesteśmy na spacerku z Igorkiem. Idziemy sobie przez miasto. Fajnie, ciepło. Pokażemy wam trochę miasta z innej strony. Od strony miasta. Od strony miasta, z miasta. Mamy trochę spaceru. Przyda nam się to i to bardzo, bardzo, bardzo. Babcia nas wywlekła nie wiadomo gdzie i teraz wracamy. A Igorek jojczy i jojczy i jojczy. Prawda. Idziemy już niedaleko, mamy. Jeszcze jakieś 2 kilometry. Ale niedaleko. Damy radę. No to do zobaczenia w domu. No. No teraz się zabieram za to ciasto cappuccino. Mam tak 8 jajek, białka oddzielone od żółtek. Łyżeczkę proszku. 25 dekogramów cukru, 4 dekagramy kakao i 16 dekagramów mąki. I zaczynam robić. Dobra. I tak ubijam białka. Później do białka dodaję cukier. Później do cukru dodaję żółtka i po kolei wszystkie składniki zaczynam. Wiem, że będzie kuczeć, ale nic nie poradzę. Zmieszaną mąkę, kakao i proszek do pieczenia. I to wszystko będę teraz dodawać po jednej łyżce.
Ciasto się ubiło, tak. No wykładać na blachę do piekarnika. I na blachę piec. Do piekarnika na 190 stopni 40 minut. A czas zależy od jaki kto ma piekarnik. Bo jeden grzeje lepiej, drugi gorzej. Sanek, tobie się chce pić strasznie. Jakoś to sprawniona. No też będzie pił, tak? Z chłodności. Drości, będziesz pił. Tak zwane w międzyczasie gotuję sobie tutaj, żeby mi później z tego i zagotujemy tak. Czy tak odstąpi cukru? Mam cukier, czy tak te... No dobra, przypuśćmy też 3/4 dwie szklanki mleka. O, na styk. I jeszcze zostanie do kawy. Hop. Pięć żółtek. Białka pójdą do kokosu. Hop. Teraz co my tu mamy? Budyń. Ma być śmietankowy, jadaję waniliowy. I co tu jeszcze? Co tu jeszcze idzie? Żółtka, a cukier waniliowy jeszcze. Hop. Dobra. Co jeszcze? Dałam. Mąka zwykła, 3 łyżki. I to muszę wymieszać i ugotować. Raz, dwa, trzy. Dobra. Teraz to odstawimy. Muszę to wymieszać. I gotujemy budyń. A ja was nie będę zanudzać, więc zobaczymy się, jak ugotuję budyń. Krem gotowy, ugotowany. Teraz musi wystygnąć. Ja jeszcze muszę zrobić jeszcze ciasto kokosowe. To jedziemy teraz z kokosem. Ciasto kokosowe. 5 białek jest tutaj. Teraz
teraz włączam kuczącego bardzo robota, przeszkadzającego, niedobrego. Dodaję szklankę cukru, później 20 g kokosu i łyżeczkę proszku do pieczenia. Już jest gotowe. Teraz to wyłożę na blachę i do piekarnika. Jeszcze musi się jedno upiec. Blachę papierem się rozjeżdża dziad. Dobra, teraz tu. Hop. To jest ciasto gotowe. I teraz to rozłożymy na całą blachę. Samo się nie chce rozłożyć. Pogładzimy, pogłaskamy. Hej, gdzieś tu wyszło. Dawaj tu. No tak, wychodzi. I jeszcze całą kuchnię.